Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Danie z tej strony z dzisiejszych pozytywnych nowinek na temat Warzona. Nie ma, <grym>, no nic, trudno, gra jest w takim stanie, jakim jest. Mimo wszystko ja, jako kapitan tego statku Squad Games, płynę z tym statkiem, aż się nie rozdupi i nie zatopi do końca, lub aż nie wypłynie na nowe piękne wody różnych pięknych okazji i tak dalej i tak dalej. Mimo wszystko mam dla Was parę newsów i komentarz do tych newsów oczywiście. Jestem ciekawy, co o tym wszystkim myślicie, bo ja jakby to jest takie światełko w tunelu i pewna nadzieja na to, że coś się może zmienić. Oczywiście może, nie musi. Czas pokażę. Niedługo trzeci sezon. Czas pokażę, co się stanie z tą grą. Ale zanim przejdziemy do tematu, wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby zradzić Wam sekret, dlaczego jestem taki spokojny lub wytrzymuję, że tak powiem, te całe napięcie związane ze streamowaniem, YouTube'owaniem i graniem też w No cóż, stosuję olej CBD od Nature Can. Oprócz tego też zajadam sobie proteinowe ciastka, wzmocnione w CBD. To jest naprawdę fajna przekąska, którą często w czasie streamów sobie otwieram czekoladowe ciastko proteinowe plus CBD. No super sprawa ogólnie CBD ma wiele właściwości prozdrowotnych, wiele właściwości przeciwzapalnych i ja jako osoba trenująca i osoba też streamująca i pracująca wiele godzin dziennie potrzebuję tego wyciszenia, potrzebuję też tego skupienia i CBD właśnie mi w tym pomaga, bo jestem zlubiony, jak bardzo mogę być skupiony w czasie grania i taki wyciszony, uspokojony w czasie grania, właśnie suplementując dziennie CBD, czy to w postaci olejków, czy to w postaci ciasteczek, a skodem kodem All Squad dostaniecie aż 30% rabatów na stronie NatureCount.pl na dole w opisie macie link i też w pierwszym komentarzu filmu też dostaniecie link do tej strony, więc naprawdę szczerze wam mogę polecić, jeżeli chcecie wspierać ten kanał, skorzystajcie z kodu rabatowego Alskład na 30% rabatu. Mimo wszystko stało się Coś, na co ja osobiście liczyłem i miałem nadzieję od jakiegoś czasu Ponieważ, zwracając uwagę na również pozostałe czynniki Bo musimy wszystko jakby wziąć w jedną całość Ostatnio Call of Duty miało Warzone i, i Modern Warfare 2 Mieli jakby spadek graczy i oczywiście rekordowo niską ilość graczy Bo w przeciągu 24 godzin poniżej 90 tysięcy Wiem, że niektórzy z was powiedzą, że to a, to jest tylko taka faza, że ludziom się FSS znudziły Nie, bo Apex Legends albo Apex, jak ktoś lubi tak mówić Biało 500 tysięcy, około 500 tysięcy graczy w ciągu 24 godzin, więc no, jeżeli gra działa, to ludzie chcą w nią grać, a coś nie działa z tą grą, więc ludzie nie chcą w nią grać. Mamy rekordowo niską ilość graczy. Ja wiem, że to tylko Steam, ale na Battlelecie i na konsoli możemy po prostu no, porównać i, i wydaje mi się, że te statystyki odzwierciedlają to, co się dzieje na innych platformach. Ale dodatkowo streamerzy zaczęli... Można powiedzieć, protestować i odchodzić od Warzona dwójki. Wracają do Warzona jedynki, eksperymentują z innymi grami i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo istotne. Bo ja wiem, że wielu z was ma w pompie to, co robią streamerzy, wy nawet ich nie oglądacie, może okazjonalnie mnie oglądacie. Ja jestem mało istotny do tego wszystkiego, bo ja jestem skromnym streamerem, youtuberem. Natomiast są streamerzy, którzy mają po 5, 6, 7, 10, 20 tysięcy widzów dziennie na swoich streamach i oni mają gigantyczny wpływ na to. Jak dana gra jest postrzegana, to jest raz, a dwa, oni są darmową reklamą dla danej gry, ponieważ taki streamer często też jest twórcą kontentu na YouTube'a czy też na TikToka, twórcą kontentu oglądanego przez tysiące osób, czasami też przez miliony osób, i to ma. Równie gigantyczny wpływ na to, jak dana gra jest postrzegana, czy dana osoba ma ochotę grać w tą grę, czy też nie ma ochoty grać w tą grę. No i przykładowo taki Aiden ostatnio publicznie ogłosił, że robi sobie przerwę od włożona dwójki, ponieważ no, ta gra stała się troszeczkę nudnawa i też powiedział o błędach, o lagach, ale o tym, że za bardzo się nic nie dzieje w tej grze, że nawet customowe turnieje, że turnieje prywatne, gdzie on może rywalizować z graczami na swoim poziomie, się nawet nie zapełniają, bo coraz mniej osób chce grać w tą grę, próbuje grać wagery, wagery to są takie jakby takie mini turnieje, killrace, które jak się łączysz na jednym serwerze, dwa, jakby ty z twoim teammateem, no i jeszcze wasi przeciwnicy, ale wy jesteście ogólnie w jednej drużynie, no i staracie i ścigacie się na kilę na jednej mapie, więc jest fair, każdy dostaje te, tą samą mapę i się ścigać i tak dalej, więc to też się nie chce zapełnić, a on jako gracz, który lubi rywalizację, po prostu nie jest w stanie rywalizować za bardzo, a grać publiki cały czas i wygrać kolejny mecz, go to po prostu za bardzo nie interesuje. No i ponownie wiem, że was też nie interesuje, co taki streamer miał do powiedzenia i co on chce robić i tak dalej, ale wysłuchajcie mnie. No i powiedział, że odchodzi od Warzone'a i czeka na sezon trzeci, a teraz w międzyczasie będzie eksperymentował z innymi grami, po prostu. JGOT tak samo i inni streamerzy tak samo, z zelainer tak samo, przykładowo wrócił sobie do Warzona jedynki Po prostu jest spora ilość, wys, wys, jakby bardzo popularnych streamerów Streamerów znanych po, głównie z Warzona po prostu i streamerów oglądanych Jakby dla Warzona, którzy odchodzą od tego Warzona dwójki No i w momencie kiedy Aiden ogłosił swoją przerwę Na dzień później, wydaje mi się że dzień później Activision, znaczy ktoś kto jest odpowiedzialny za to wszystko Zadzwonił, zadzwonili do niego Ejdenko kochany, to byśmy. Co byś chciał zmienić w tej grze? Byśmy byli bardzo wdzięczni, gdybyś podał nam listę zmian. Bo, bo, bo chcemy pracować nad tą grą i, i tak dalej. Widzicie teraz się obudzili, teraz kiedy Fortnite wprowadza innowacje, kiedy CS ogłosił swoją drugą odsłonę, kiedy Apex jest naprawdę bardzo, bardzo popularny i, i, i naprawdę dobrze dba o swoją grę, między innymi też dlatego, ponieważ miało, zrobili spotkanie ze streamerami i z, z twórcami kontentu i z najlepszymi graczami na świecie i omówili zmiany, których ta gra potrzebuje i wprowadzili te zmiany i Apex ma rekordową ilość graczy, więc jak widać streamerzy wiedzą, streamerzy mówię tutaj o najlepszych graczach na świecie, nie tylko o samych streamerach, tylko po prostu graczach, którzy grają bardzo dużo w tą grę, wiedzą co potencjalne jest najlepsze ogólnie dla samej gry i widać to chociażby po właśnie Apex Legends, tam Apex Legends, zależy jak chcesz to wymawiać i teraz twórcy Call of Duty, ach, przecież my mamy konkurencję. Coś, czego oni wiesz, nie zwracali uwagę na to, że, że mają jakąś konkurencję, bo byli bezkonkurencyjni. Warzone to była najlepsza Battle Royale, jaka była ogólnie na rynku. Naj, miała fajny próg wejścia, była szybka, dynamiczna i teraz. No teraz jest dosyć dziwnie. Więc ta najlepsza, najtańsza reklama odchodzi od nich i nagle. Zostają. No, słuchajcie, co byście chcieli zmienić w tej grze? Bo nam się dupa pali. No, wam się dupa pali już od jakiegoś dobrego czasu i dawno te zmiany powinny zostać wprowadzone miesiące temu. Te zmiany powinny wprowadzone, być wprowadzone na początku roku w styczniu, kiedy zauważyli wielki spadek. Ale oczywiście, że są bardzo uparci i że mają bardzo. Jakby wysoką dumę, nie wiem, czy to nawet tak można powiedzieć. Przepraszam, nie, nie mogę się wysłowić za bardzo, ale że są bardzo dumni z tego, co zrobili to nie chcą wprowadzić koniecznych zmian, nie chcą porzucić złych pomysłów, które zostały wprowadzone do tej gry. Jednym z tych złych pomysłów jest przykładowo są boty na Battle Royale. Coś, co było innowacyjne i, i naprawdę coś, z czego byli dumni, nasza sztuczna inteligencja i, i w ogóle, która wprowadza nowy element rozrywki, który tak naprawdę tylko bezsensownie laguje nam serwer. Bo tak jest, no jakby serwery nie są najlepsze to są naj, jedne z najgorszych serwerów. Inaczej, Warzone 2. Jest na jednych z najgorszych serwerów. Jakie mogą być, to jest w ogóle też niepojęte dla mnie, że ta gra jest oparta lub konstruowana, czy ma fundament na najgorszych serwerach. To jest w ogóle coś nielogicznego, ale jest jak jest. Dobra, okej, okay. więc dlaczego dodajemy kolejne rzeczy, które ten serwer musi przeliczyć, chociażby sztuczną inteligencję, która notorycznie namnaża się po pierwszej strefie bo te boty się namnażają, te twierdze się otwierają, czy tam szara strefa i później, mimo że te boty wybijesz, to ktoś się tam pojawi, to znowu kolejne boty lądują i to jest kolejny przelicznik, który serwer musi przemielić kosztem oczywiście tego, co ty widzisz na mapie, kosztem walki między innymi bo teraz ta walka między innymi graczami jest niesprawiedliwa bo ten jest w tym miejscu, przecież serwer przeliczył, że on jest w tym miejscu, ten jest w tym miejscu i czasami mamy takie rzeczy dziwne, jak na przykład ktoś do ciebie strzela i zabijecie szybciej, niż powinien cię ogólnie zabić TTK w tej grze jest dosyć niskie, a czasami jest jakiś tam serwer, laco, serwerowy lag i tak dalej, i nagle giniesz szybciej niż powinieneś, mimo że on cię po stopach wali. Bo czasami jest tak, że dostajesz tak zwane super bullet, ja bym to nazwał tak. Czyli po prostu, jakby gra ma malaga i przeliczy wszystkie pociski jednocześnie na ciebie. I tobie się wydaje, że on, nie wiem, albo oszukuje, albo, nie wiem, skill-based hit wreck, co też było ostat... nie całkiem niedawno taką teorią, a to po prostu wychodzi na to, że serwery są do kitu, i że. Żadna z tych walk tak naprawdę nie, nie jest sprawiedliwa przez to wszystko. jeden z potencjalnych rozwiązań naprawienia tego wszystkiego jest właśnie wywalenie botów lub ograniczenie ich do jednorazowego, jakby na odrodzenia czyli tylko raz lądują na tej mapie, i jak zostaną wybici, już się w ogóle nie pojawiają, więc serwer nie musi ich notorycznie przeliczać. Kolejną może zmniejszymy ilość graczy na mapie, dopóki tych serwerów nie poprawimy, i dla wszystkich gra będzie płynniejsza. Widzicie, jakby rozwiązania są dosyć proste. Yy, w teorii oczywiście, bo wykonania mogą być troszeczkę trudniejsze, ale jeżeli kurczę gra się sypie, to mimo wszystko trzeba zarwać dwie nocki i poprawić tą grę tak, żeby faktycznie działało. <laughs> Więc miejmy nadzieję, że jakby. Jest to światełko w tunelu i skoro oni już zaczynają komunikować się z graczami, to, to coś się zmieni. Bo ja, ja szczerze mówiąc, wierzę w to, że tacy gracze, tacy streamerzy wiedzą, co dla tej gry jak naj, co jest najlepsze i chcą dla tej gry to co jest najlepsze. Ja wiem, że wielu zwa, wielu się może wydawać, że jest na odwrót, że oni chcą zrobić z tej gry taką taką spocch znowu, że tylko slide cancel i tylko żerowanie na słabszych graczach. A ja uważam, że jest kompletnie. Zresztą na odwrót, a też po to tu jestem, żebyście mogli na przyszłość też stać się lepszymi graczami, bo ja też nie jestem najlepszym graczem na świecie, ale co nieco wiem o tej grze i mam pewne strategie, i też pewne strategie, jakby jakby. Treningi, które sam wprowadzą do mojego, jakby moje rozgrywki, które pomagają mi być lepszym graczem na dłuższą metę i chętnie się z tym, z Wami, niedalekiej przyszłości podzielę. Więc to wszystko z mojej strony. I co o tym myślicie? Czy uważacie, że ta gra się zmieni, czy się nie zmieni? E, ja, oczywiście, mam nadzieję, że się zmieni i jakbym nadzieja umiera ostatnia. <laughs> Więc nie, naprawdę, trzeci sezon to jest kolejne światełko w tunelu. Ja wiem, że trzeci sezon nie zmieni wszystkiego, mają wprowadzić rankedy, ale na litość boską nie mogą wprowadzić rankedów do gry. Kiedy gra jest w takim stanie, jakim jest aktualnie. Bo te rankedy będą fajne przez miesiąc, a później ludzie zauważą, że przez lagujące się serwery nie da się grać rankedów. Przez to, że gra jest. Mm... Po angielsku się mówi inconsistent, czyli nieregularna, w tym sensie, że czasami nalot cię powali przez budynek, a czasami cię nie powali przez budynek. Czasami uda ci się coś zrobić, a czasami się nie uda. Wiecie, o co mi chodzi, że nie, nie możesz się, nie możesz oczekiwać pewnych rezultatów od tej gry, bo czasami się zdarzy coś, co nie powinno się wydarzyć. I nie mówię tutaj o sytuacjach losowych, tylko o mechanikach i rzeczach, które naprawdę powinny się dziać tak samo, cały czas. Wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, tak? Że. że no, Przykładowo ten, ten super bullet, czyli po prostu, że serwer nagle rejestruje wszystkie pociski naraz. O to mi tutaj chodzi, nie? Więc nie może czegoś, tak być, czegoś takiego być na rankę. Tak bardzo dziękuję za falowka SKTV. Yy, więc yy, miejmy nadzieję. Ja mam nadzieję, ja zostaję z tą grą do końca i mam nadzieję, że zostaniecie wy ze mną. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach oraz na live'ach na tym kanale. Cześć! cześć.